W dolinie muminków tak pada i pada od 10 dni. Muminek zrobił porządki w swoim pokoju, a teraz postanowił trochę poczytać. To ja mogę wejść? Wiem, że tam jesteś. Dlaczego nie odpowiadasz? To ty. Muminku, co ci jest? Nic mi nie jest. Ciebie też deszcz źle nastraja? O, jaki ładny deszcz. Pada już od 10 dni. Tak, naprawdę? Dlaczego nie chcesz ze mną porozmawiać? Nie nudzisz się? Skąd? Wcale się nie nudzę. Na pewno się nudzisz. Nie, bo czytam książki. Skąd masz ich tyle? Dostałem je od Mimri. Na zawsze? Nie, pożyczyła mi. Ale ona lubi tylko romantyczne opowieści. I to właśnie są takie. Występują w nich wspaniałe, romantyczne bohaterki. Podobają ci się wzdychające panienki? Muminku, to dobre dla dziewczyn. Ja się nie liczę? Co? Przyszłam do ciebie, bo myślałam, że potrzebujesz towarzystwa. Gdybym nie miała parasolki, zmokłabym. Ale miałaś parasolkę, więc nie zmokłaś. A ja, jak widzisz, nie nudzę się. Mam towarzystwo książek. Idę sobie. Dokąd? Do domu, a ty czytaj o tych swoich głupich bohaterkach. Nie wiem, co ją ugryzło. Do widzenia, wracam do siebie. Przecież dopiero przyszłaś. Nie chcę przeszkadzać Muminkowi. W czym? Nieszczęście! Prawdziwa katastrofa! Ryjku, co się stało? Co za nieszczęście? Och, tatusiu Muminka, powódź porwała cyrk! Powódź? Za chwilę wasz dom będzie pełen wody! A nie wiesz, co się stało z cyrkowcami? Też zniknęli. A może na tratwie przypłyną do naszego domu? Tego to już doprawdy nie wiem. Znasz gwiazdę tego cyrku? Lagunę? Ma długi nos i rozczochrane włosy. Podobno jest bardzo piękna. Ech, ale zabrała ją powódź. Gdyby płynęła tędy, mógłbym ją uratować. Powiedziałaby, mój bohaterze. Nazywam się Muminek i mieszkam tu obok, a ty jesteś Laguna, gwiazda cyrku? Owszem, też jestem piękna, ale nie jestem woltyżerką Laguną, tylko jej klaczą. To gdzie w takim razie jest Laguna? Rozłączyłyśmy się, kiedy woda porwała nasz cyrk. Będę wdzięczna za gorącą kąpiel i wyszczotkowanie. Muminek wraca! Ej, gdzie byłeś? Szukałem Laguny, musi być niedaleko. A to jest jej klacz. Wejdź, proszę. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie wierzga. Tatusiu, to klacz primadonny. Taki gość to dla nas zaszczyt. Zapraszamy do środka. Dokąd idziesz? Szukać Laguny. Nadciąga noc. Biedaczka musi być bardzo przerażona. Uratuję ją. Ktoś śpiewa. Wiedziałam, że w końcu ktoś mnie uratuje. A skąd wiedziałaś, że płynę do ciebie?
Nie wiedziałam, że akurat ty, ale jak się jest primadonną, to zawsze znajdzie się jakiś młody człowiek chętny służyć pomocą. Jesteśmy na miejscu. Muminku, to ty? Tak, wyobraź sobie, że znalazłem lagunę. Pomogę ci. Dziękuję, młodzieńcze. Kuchnia to nie w wodzie. Dobrze, że choć w jadalni udało nam się rozpalić w piecu. Najważniejsze, że będziemy mogli napić się gorącej kawy. Udało mi się znaleźć cukier. A tu jest kawa. Patrz, na szczęście jest sucha. Ojej, zapomniałam o młynku. I co my teraz zrobimy, tatusiu Muminka? A kogo obchodzi jakiś tam młynek, prawda? Obchodzi tego, kto będzie musiał rozgryzać ziarnka kawy i popijać je wrzątkiem. Dokąd znowu biegniesz? A obudzić pannę Lagunę, żeby mogła razem z nami zjeść śniadanie. Niedobry. Laguno! Laguno! Proszę. Dzień dobry, młodzieńczy. Dzień dobry. Śniadanie już czeka na stole. Mam zwyczaj zaczynać dzień od filiżanki kawy w łóżku. Kawy? Tak, bez filiżanki czarnej kawy nie wstaję z łóżka. Tatusiu, kuchnia jest tuż pod nami, prawda? Tak, a co masz zamiar zrobić? Muminku, co robisz? Wycinam w podłodze otwór. Ale po co? Muszę natychmiast dostać się do kuchni. Po coś bardzo, bardzo ważnego. Tylko nie zapomnij. Nie, nie, nie zapomnę. Przyniosę i młynek i dzbanek. Dzień dobry. Jeszcze nie ma kawy? Zaraz, czekaj chwileczkę. Mamusiu, zagotuj wodę. Ojej, pierwszy raz widzę podwodną kuchnię. Zdaje się, że w tym domu nie ma żadnych kwiatów, a ja nie jadam nic innego. Laguna owinęła sobie Muminka wokół małego palca. Ona tak robi ze wszystkimi młodymi ludźmi. Taka już jest. Jeżeli ci smakują, to możesz zjeść wszystkie. Hodowałam je dla Muminka, ale nie będą mi potrzebne. Nie wypada. Wypada, wypada. Kwiatki są moje i mogę z nimi robić, co chcę. Tak jak z całym drzewem. Zobaczysz, jeszcze kiedyś Muminek pożałuje tego, co mi zrobił. Tylko że wtedy będzie już za późno, prawda? A ja naiwna myślałam, że Muminek darzy mnie prawdziwą przyjaźnią. To jest drzewo, o którym ci mówiłem. Jakie piękne! Patrz, Muminek przywiózł ją tutaj. Pozwól. To drzewo się chwieje. Pewnie woda podmyła korzenie. Mam nadzieję, że oni zaraz spadną. Co za zapach. Mój drogi, pomóż mi wejść trochę wyżej. Z przyjemnością. Podaj mi rękę, Laguno, wciągnę cię. Nie zrobię sobie krzywdy. Przy mnie? Ach ty. Dlaczego to drzewo tak się chwieje? Za słabo, rozbujajmy je, to prędzej pospadają. Ach, ratunku, spadniemy. Muminku, ratuj! Migotko, co robiłaś na tym drzewie? Zostaw mnie w spokoju. Najlepiej nie odzywaj się do mnie. Naprawdę? Nie rozumiem, o co jej chodzi. Może ta panienka jest zazdrosna? Co? Zazdrosna? O ciebie, młodzieńcze. A teraz patrzcie! O! Cudownie! Jeszcze! Jeszcze!
proszę, gdzie jesteśmy? U podnóża samotnej góry, ale będziemy musieli trochę poczekać, aż woda opadnie. O, Mimbla i mała Mi! Cześć, Muminku! Cześć, Migotko! Cześć! A więc wy także tu jesteście? Emeraldo? Laguna! Nie wiedziałam, że tak masz na imię. Trzeba mnie było zapytać. Miło było was poznać, ale muszę już lecieć. Do zobaczenia. Czy ta pani jest twoją znajomą? Nie, to znaczy tak. Występujemy w tym samym cyrku. Nie wiem, jakie złe wiatry ją tu przygnały, a już myślałem, że będę miał spokój. Żegnajcie. Dziwny człowiek. Kto to był? Dokąd pobiegł? Nie wiemy. Wcale, a wcale. Pokazywał sztuczki. Podobało się wam przedstawienie, które dla was zrobił? A wiecie, dokąd poszedł? Nie wiemy. Nie powiedział. Na pewno pobiegł przygotować dla mnie pyszne drugie śniadanko. Drogi Emeraldo jest bardzo troskliwy. Dba o mnie jak matka o dziecko. Powiedział, że musi lecieć i krzyknął: żegnajcie. Emeraldo nigdy nie był wielkim mówcą. Na pewno już szuka czegoś dla mojego podniebienia. Młodzieńcze! Słucham. Nudzę się. Zabaw mnie, dopóki Emeraldo nie przygotuje mi posiłku. Ale ja nie wiem, co mam zrobić. Nie mógłbyś na przykład stanąć na głowie? Dalej, Muminku, jesteś jej podnóżkiem. Nie potrafię, Laguno, przecież nie jestem cyrkowcem. Tak? Skoro nie umiesz stać na głowie, to zrób szpagat. Ale już ci mówiłem, że... Twoja wina, że się tu znalazłam. W końcu to twoją dolinę zalała powódź i ty mnie tu przyprowadziłeś. A poza tym lubię niespodzianki. No, Muminku, stań na głowie. Dokąd biegniesz? Muminku, dlaczego nie pospacerujesz dla niej po brzegu tęczy? Ja chyba nie rozumiem kobiet. Wydaje mi się, że będę musiała powiedzieć Muminkowi co nieco o kobietach i w ogóle o życiu. Zaczynam podejrzewać, że Laguna jest bardzo samolubna. Dlaczego ktoś tak piękny jest jednocześnie tak niedobry? Ach, te okropne kobiety! Sam bym tego lepiej nie ujął. To ty jesteś Emeraldo? Tak, to ja. Laguna myśli, że przygotowujesz dla niej drugie śniadanie. Myli się. Chyba powinieneś pójść do niej. Na pewno czuję się teraz bardzo samotna. Primadonna nigdy nie jest samotna. Zawsze znajduje sobie jakiegoś opiekuna. To miło, że zatroszczyłeś się o nią, ale powinna wreszcie sama nauczyć się troszczyć o siebie. Ale czy będzie umiała? Ona jest taka bezradna. A jeżeli zapragnie napić się kawy? To się obejdzie. To primadonna. Może być nawet dwiema primadonnami, ale beze mnie. Odchodzę. To straszne. Jak się o tym dowie, jej piękne oczy wypełnią się łzami. Tak, bo zawsze ma w torebce kilka plasterków cebuli. Podejdę, żeby założyć własny cyrk. O, jest jej klacz. Tu się schowałeś, Emeraldo. Szukałam cię wszędzie. Ciekawe po co? Laguna kazała ci powiedzieć, że jak skończysz przyrządzać dla niej drugie śniadanie, to pomyśl o nowym numerze, bo ten stary już jej się znudził. Kiedy skończę przyrządzać drugie śniadanie? Jedzenie jest najważniejsze. To idź i powiedz jej, że nie tylko nie będzie nowego numeru, ale także drugiego śniadania, jasne? Oczywiście, domyśliłam się, że tak powiesz. Zaczekaj, nie chciała niczego od tego młodzieńca? Nie, odniosłam wrażenie, że interesowało ją tylko i wyłącznie drugie śniadanie. Niedopatrzenie. Dziwne, że nie kazała ci niczego zrobić. Przestań o niej myśleć i chodź. Naprawdę tak powiedział? Aż trudno mi w to uwierzyć. Powtórzyłam dokładnie. Zbyt często i długo stał na głowie. To mu na pewno musiało zaszkodzić. Laguno, naprawdę mi nie pomożesz? Jak nie, to nie. Nie będziesz miała dachu nad głową. Widzę, że nadciąga straszna burza. Sypiam tylko w łóżku.
Laguno, tu nie ma żadnego łóżka. Dlaczego nie pomożemy im? Przynajmniej miałybyśmy się gdzie skryć. O, jaki uroczy domek! Jesteście bardzo zdolne. A jaki duży! Mogę się założyć, że starczy miejsca dla wszystkich. Rety, nadciąga burza. Ciekawe, jak sobie radzą. Na pewno mokną. Elektrycznością. Rozumiem, mogą porazić. Ale poza tym nie są niebezpieczni. Widzisz? Uciekajcie! Chcemy was, uciekajcie! Hatif Natowie otoczyli je! Chcemy was, uciekajcie! Uciekajcie! Radzą sobie całkiem nieźle. Niepotrzebnie biegliśmy przez całą drogę. Jak wam idzie? Biegnijmy! Siedzi na tym drzewie. Po co wdrapała się aż tak wysoko? Na pewno ze strachu przed hatifnotami. Laguno! Hop, hop! Ciekawe, dlaczego nie odpowiada. Wejdę tam, żeby pomóc jej zejść. Muminku, to zadanie dla mnie. Zapomniałeś, że jestem cyrkowcem? Tylko proszę, bądź dla niej grzeczny. Dobrze. Chciałbym tak umieć się wspinać. Laguno, jak się czujesz? Laguna jest obrażona. Całą noc czekała na swojego Emeralda. Emeraldo cię przeprasza. Bardzo. A teraz uwaga, błyskawicznie zjedziemy na ziemię. Znowu jesteś Emeraldem Laguny? Odtąd Laguna będzie twoim słoneczkiem i będzie dobra. Emeraldo cieszy się, że znowu będzie tak, jak było dawniej. A, już schodzą. O, Emeraldo, spójrz. I gdzie? Na te przybrzeżne skały, czy to przypadkiem nie nasz namiot? Masz rację. Tak, to nasz namiot. Jesteśmy uratowani. Żegnajcie! 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 Przyjdźcie zobaczyć nowy numer Emeralda. Muminku, zmęczyłeś się? Ależ skąd? Bo jak chcesz, to mogę iść o własnych siłach. Jesteś lekka jak piórko. Migotka już wybaczyła Muminkowi. Skoro Laguna odeszła, musiał się pogodzić z Migotką. To rozsądne, prawda, Muminku? Mała mi, mówiłaś coś? Podziwia twoją siłę. Muminek obiecał zanieść mnie do samego domu, ale od czasu do czasu będę szła o własnych siłach. O, jestem pewna, że jego męska duma nie pozwoli na to, prawda? Co? Oczywiście, że nie.
Muminku, zaimponowałeś nam. Zwłaszcza, że do domu jest jeszcze godzina marszu. Aż godzina. Muminek doniósł pannę Migotkę do samego domu i przysiągł sobie, że już nigdy nie da się zauroczyć żadnej primadonny.